jakieś takie przeniesienie w czasie się zrobiło, ale tak naprawdę już jestem po tej wycieczce, ale muszę jeszcze raz nagrać początek, gdyż nic nie słychać. Bardzo wiało, ale powiem, po czemu nie. Dzisiaj zapraszam Was na vloga z Blue Grotto. Bardzo ładne miejsce na Malcie. Bardzo rzadko tam bywam, nie pamiętam kiedy ostatnio tam byłam. Kilka dobrych lat temu, bo jakoś mi nie po drodze. To jest takie, wiecie, jednak miejsce turystyczne. Jedzie się właśnie w celach zwiedzania. No i jak się ma jednak na Malcie takie, że tak powiem, normalne życie, no to ja nie bywam zbyt często w takich miejscach. Raczej właśnie jak mamy gości, jak na przykład teraz. Tak więc jedziemy i odezwę się już z tamtego miejsca. Trochę wieje, jak możecie zobaczyć po moich włosach. Teraz zejdziemy tam na dół i przepłyniemy się tą łódką. Oczywiście, że Wam pokażę. Tylko, że tak wieje, że obawiam się, że niewiele będzie słychać, więc raczej puszczę jakąś muzyczkę i bardziej pooglądamy, niż mnie posłuchamy. To może i lepiej. A tutaj mamy taki, powiedzmy, punkt widokowy razem z wieżyczką. Natomiast tutaj widzimy jedną z maltańskich wysp, czyli Fifle. Nikt tam nie mieszka, z tego co wiem. Ale myślę, że fajnie byłoby tam zamieszkać. Niezłe odcięcie od świata, no nie? Tutaj natomiast przy ulicy na zmianę restauracje, jakieś sklepiki. Normalnie jak wiecie, w Polsce, we wszystkich nadmorskich miejscowościach. O. Pogoda świetna. Oczywiście, że dźwig musi gdzieś być, no bo jak to bez dźwigu? Swoją drogą powiem Wam, że dużo osób chwali te knajpy tutaj. Mogłoby się wydawać, że w takim turystycznym miejscu to raczej słabe jedzenie. I sama z tego co kojarzę, nie mam doświadczenia, przynajmniej nie pamiętam, żebym miała, ale tak tylko mówię. Tam na dół zmierzamy. Tutaj już stanowczo tak mocno nie wieje. Mam nadzieję, że nie będzie wiało, wiecie, na morzu. Wtedy będę się bała. Idziemy teraz kupić bilety. Jesteśmy tutaj dosyć dużą ekipą. Ciekawe, czy uda nam się wsiąść na jedną łódkę. I z tego, co pamiętam, jak tu byłam pewnie z 6 lat temu, te bilety kosztowały 8 euro. Jestem ciekawa, czy coś się zmieniło, albo jak bardzo się zmieniło. Tak więc dla osoby dorosłej jest to nadal 8 euro, dla dziecka 4 i przez dziecko rozumieją osobę w wieku od 3 do 10 lat. No, moja córka ma 2,5, więc za darmo. This is not the Blue Grotto, this one. This we call it the Catskate. See the formation? As well, if you put your hands in the water, look at your fingers inside, you see too. Natural swimming pool. Normalnie biały piasek tu jest. Straight down to 25. Już za mną. Zaraz Wam streszczę. Już jestem w domu. Tam za bardzo wiało, wiecie, żeby jakoś gadać dłużej niż jedno zdanie. Tutaj się tak delikatnie świecę, ale powiem Wam, że na żywo to jest taka bardziej satyna. Mówię o tym filtrze. Naprawdę fajny, fajny krem z filtrem z firmy Holika Holika. Wiem, że on jest popularny w Polsce, ale wiecie, dla mnie to jest nowość. Jeżeli chodzi o konkretną nazwę, to zostawię Wam link w opisie.
testuję sobie po kolei te wszystkie filtry, które miałam w paczce i myślę, że trochę mi zejdzie, bo mam ich naprawdę sporo, ale na razie ten. To nie jest jak coś, taki wiecie, mat, że nic tutaj nie będzie się odbijało, ale to stanowczo nie jest krem, gdzie wiecie, lepi wam się wszystko przez nie wiadomo ile czasu. Nie, stanowczo nie, bo on jest w ogóle w takiej formie żelu, a nie kremu. To chyba ważne, żeby to powiedzieć. No i jeszcze się nigdy nie zjarałam na twarzy. Może słyszycie, że za oknem nadal burzą budynek, także super mi się nagrywa, wiadomo. A jeśli chodzi o samą wycieczkę, to powiem wam, że było naprawdę fajnie. Tutaj jeszcze nie będę się upierać, że kiedyś te bilety kosztowały 8 euro, bo nie wszyscy się co do tego zgadzamy. Jeżeli ktoś ma jakieś potwierdzone informacje, to niech da znać, bo tutaj są głosy, że one kiedyś kosztowały 5. Naprawdę nie wiem, mi się wydawało, że 8. No ale tak czy siak, tak jak mówiłam, teraz kosztują 8 dla dzieci 4 i wycieczka trwa około 25 minut, w sensie przepłynięcie tą łódką. Dzisiaj akurat nie było jakiejkolwiek kolejki. Czasami wiadomo, no jak zdarzy się jakaś tam wycieczka, gdzie podjeżdżają dwa autokary, no to chwilę trzeba poczekać. Dzisiaj za dużo ludzi nie było, więc fajnie. No i powiem wam, że na początku, no bo obawiałam się tych fal, prawda? Powiem wam, że na początku taki mini zawał był. Jak płynęliśmy, po prostu tak, wiecie, centralnie uderzaliśmy w te fale i łódka robiła tylko puf, 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 puf. No to trzeba przyznać, że się bałam. Mam wrażenie, że bardziej się bałam niż moja córka, więc coś poszło nie tak. Nie, no wiadomo, to dobrze. Tak więc mega, mega ładnie. Oni też polecają pływać wtedy, kiedy jest słoneczna pogoda, bo po prostu kolor tej wody, jak tam się wszystko odbija, no to jest niesamowite. Ja tam byłam chyba ostatnio 6 lat temu, 5, czyli dawno, prawda? No nie powiem, żeby się wiele zmieniło, jeżeli chodzi o przepłynięcie i tak dalej, ale ja po prostu zapomniałam, jak ładnie tam jest. I też wiadomo, bardzo dużo zależy od tego, na kogo trafimy, bo są bardziej gadatliwi ci sterujący łódką, jak to się profesjonalnie nazywa, taki pan, co tam stoi, nie wiem. Tak więc no, zależy na kogo trafimy, ale raczej ludzie są pozytywni i rozgadani. Też jednej pani na naszej łódce czapkę zwiało, także goniliśmy łódką czapkę. Ciekawie, potem temu panu zwiało kapelusz, goniliśmy kapelusz. Przygody, powiem wam. Nie no, naprawdę bardzo fajna taka wycieczka. Myślę, że po prostu no, bardzo ładnie tam jest. I tak jak mówię, no i małe dzieci, i też za nami przyjechała taka wycieczka starszych ludzi i oni tam byli dowożeni meleksami, tak więc nawet nie musieli, wiecie, chodzić, tylko po prostu podjeżdżali meleksem, wchodzili na łódkę i potem z powrotem. Także naprawdę myślę, że w każdym wieku ludziom się to spodoba. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w tym bądź innym temacie, to zapraszam do zostawienia ich na dole. Myślę, że to dzisiaj na tyle. Tak krótko. Myślę, że ładne widoki i naprawdę polecam.